Amen. To była praca zespołowa. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 13 rozdział. Sposób wysyłania, moi drodzy, to jest też Boży sposób. Pierwsza rzecz, to chciałam zauważyć, kiedy ja otrzymałam wizję, to musiałam jeszcze czekać kilka lat, kiedy po raz pierwszy pojechałam na misję zagraniczną. Potem w moim życiu pojawiło się tak zwane zjawisko wizji poruszających się, gdzie konkretnie Bóg dał mi ostatni obraz po roku czasu. Co jakiś czas była inna wizja, która dążyła do tego miejsca, gdzie miałam jechać, i wreszcie był ostatni obraz tej wizji, gdzie ja wylądowałam. Kiedy ja wylądowałam, to ja zobaczyłam to samo miejsce i moja siostra, której ja opowiadałam o to miejsce. Ale stamtąd Bóg mnie w ponadnaturalny sposób zabrał poprzez zwykłego człowieka niewierzącego z danego miejsca do Nowego Jorku, dlatego że ja się modliłam na Duchu Świętym i Bóg mi dał słowo. Co ja chcę powiedzieć? Kiedy Bóg cię posyła, to wyposaży. Potrzebujesz być odnowione, odrestaurowane życie twoje, duchowe życie i też fizyczne, w rodzinie porządek, wszystko co należy, godnie w porządku. Ale też potrzebujesz modlić się o dary Ducha Świętego. Dlatego że Duch Boży nas prowadzi, my potrzebujemy wielokrotnie Bożej pomocy, Bożej mocy do, żeby działać skutecznie na polu misyjnym, moi drodzy. To informacja od Boga spowodowała, że myśmy się udały z tym człowiekiem obcym do Nowego Jorku. To tam głoszenie Ewangelii i odwaga i desperacja obcym ludziom doprowadziła nas do kościoła, gdzie przychodzili amerykańskiego Polacy. To Boża interwencja spowodowała, że ci Polacy przygnęli do nas, dlatego że wcześniej był niejaki apostoł w szacie z grzebnej i sandała, który okazał się, który wyznawcą religii wschodu, który działał w znakach i cudach i znakach, że kiedy myśmy przyszły i powiedziały, że Bóg nas posyła, moi drodzy, to nikt nam nie chciał wierzyć. Wobec tego ja z moją siostrą potrzebowałam, żeby Bóg przeze mnie i przez moją siostrę działał w potężnej Bożej mocy i potrzebowali 3 miesiące nas obserwować, czy są owoce Ducha Świętego w naszym życiu. Amen. A kiedy już Bóg stanął za nami, to już potem bardzo łatwo poszło. Moi drodzy, więc ty potrzebujesz mieć świętą desperację, odwagę i przede wszystkim, bez względu na to, co się dzieje, ty potrzebujesz być osobiście przekonany, że Bóg cię posyła. Amen. Potrzebujesz też współdziałać z Kościołem, który ciebie posyła. Bo jeżeli naprawdę Bóg ciebie posyła, to Bóg będzie mówił do pastora, do starszych. Amen. Do tych, którzy usługują w Kościele. Dlatego, że jest taki porządek Boży. I dlatego ja teraz cofnę się do Dziejów Apostolskich, 13 rozdział, 2 werset. Tam jest napisane, w Antiochii, w tamtejszym zborze byli prorokami, nauczycielami Barnaba i Symeon, zwany Niger i Luciusz Cyrenejczyk, i Manean, który się wychował razem z Herodem, tetrarką i Saul, a gdy oni odprawili służbę pańską, pościli i rzekł Duch Święty. Najpierw oni, zauważcie, w tym kościele, pierwsza rzecz, była to różnorodność i odmienność, a więc był taki sobie Murzyn z rodu królewskiego, eks-faryzeusz Żyd, różne grupy etniczne, sprowadza Bóg do jednego miejsca w Antiochii i tylko Bóg może to uczynić, moi drodzy. Wyobraźcie sobie to tak, jak dzisiaj ciemna rasa z człowiekiem, który był kiedyś w życiu antysemitą, nawrócił się i taki człowiek, który się nawrócił z tatuażem na policzkach, prawda? Po prostu Bóg różnie ludzi łączy, moi drodzy. Kobiety, mężczyźni, słuchajcie. I wyobraźcie sobie teraz, on stwarza takie zespoły i jest napisane, najpierw oni odprawiają służbę pańską. Czyli najpierw ty masz, co się należy Panu, dać Panu. Więc oni najpierw co robili? Czekali na Bożą interwencję poprzez usługiwanie Panu. A kiedy ty usługujesz Panu? Kiedy wielbisz Boga, amen, Boże? Kiedy pościsz, kiedy modlisz się, ty usługujesz Panu. I twoje wzrok, oczy i serce zwrócone na Pana. I oni tak robili. A więc najpierw usługiwali Panu. I w tym kościele, słuchajcie, oni usługując tak Panu, co Bóg zrobił? Kiedy my patrzymy na bieg wydarzeń, ja wierzę, że oddalił z tego zboru, wysłał najlepsze posiłki, moi drodzy. Bo to, co powiedziałam, najlepsze posiłki mówią o jakości kościoła. Bo kiedy ty wychodzisz z tego miejsca, to ty jesteś wizytówką Pana Jezusa i wizytówką Kościoła, miejsca, z którego wychodzisz. Amen. Chwała Bogu, czy możesz powiedzieć amen, że jak pastor jest wysyłany z tego kościoła, co to znaczy? Że jest jaki?
Chwała Bogu najlepszy. Amen? Aleluja. Moi drodzy, my nie mamy współzawodniczyć ani zazdrościć, bo to nie są owoce Ducha Świętego. Nas, my mamy się napędzać jeden do drugiego. Amen? Kiedy ja widzę, że Bóg tak wspaniale używa brata i siostry, to dlaczego Bóg nie może mnie użyć? Amen? Zadaj sobie takie pytanie. I to ciebie napędza. Oni czekali w Antiochii na Pana. Dlaczego? Następna zasada, bo wszystko jest od głowy. To, co powiedziałam. Pan jest głową Kościoła. Amen? Najważniejsze, co Pan ma do powiedzenia, bo nie ma wtedy pomyłek. A potem przychodzi to na Arona. I potem razem ze starszymi oni ustalają i wysyłają. Bo prawda jest taka, jeżeli ktoś myśli, że Jezus jest już emerytem, amen, powstał ten Kościół, jest ten Kościół i Jezus idzie na emeryturę. Nie, moi drodzy. Jezus na emeryturę nie idzie, emerytem nie jest i nie będzie. Ten, który ten Kościół założył, amen, przez Bożych ludzi, proroków i apostołów, którego kamieniem węgielnym, uwaga, jest sam Jezus Chrystus, On żyje i nadal przewodzi Kościołem. I my o tym zawsze pamiętamy. Wtedy, po odprawieniu postów i modlitwy, co dalej widzimy? Nałożyli na nich ręce i wyprawili. Ja pamiętam, przychodzę, wtedy byłam pracownikiem w kościele, w szkole biblijnej i ja mówię, przychodzę do pastora, pastorze, Bóg mi mówi wielokrotnie na językach, że On mnie chce posłać do Stanów Zjednoczonych, a on mówi, a jaki kościół cię zaprasza? Ja mówię, żaden kościół mnie nie zaprasza. Ja wiem, że mam jechać. A on mówi, no dobrze, no ty wiesz, że mam jechać, już masz jechać, ale ja jeszcze nic nie wiem. Ja mówię, dlatego ja przychodzę do pastora. Wyobraźcie sobie, ja mówię, ja będę się modlił. Wyobraźcie sobie, że przychodzi ostatni dzień, ja przed moim, ja już miałam, jakby to powiedzieć, plany do wykupienia biletów, ostatnie nabożeństwo i pastor trzymał mnie do końca. On zresztą bardzo mnie fajnie trenował, za co jestem bardzo wdzięczna, pastor Max Pyra, bo jak prorokowałam, jak przychodziłam, powiedziałam, że mam proroctwo, to on powiedział, zaczekaj, było całe nabożeństwo i ja sobie pomyślałam, Jego, ja wszystko zapomnę. Amen? Kiedy potem on mi na koniec wywoływał i żebym ja to proroctwo powiedziała, słuchajcie, to ja szłam i ja na początku nic nie miałam, co ja mam powiedzieć. I potem nagle otworzyłam usta i Bóg był wierny i ja zaczęłam prorokować. To jest niesamowite. Kościół jest kościołem treningowym. Treningowym. Trening, aby wysłać. I oni nałożyli na nich ręce i wyprawili ich. I on powstał przy kościele i mówi tak, a teraz kościele, Bóg nam powiedział, modliliśmy się, że trzeba położyć ręce i wysłać siostrę do Stanów Zjednoczonych, bo on ją na ten czas tam powołuje. I ja wstałam z krzesła i poprosił, ale sobie i pomodlił się, a ja sobie pomyślałam, no tak, ale kiedy oni wysyłali kogoś, to oni wyposażali tego kogoś. Modlili się, ale też fizycznie. Boże, jeżeli Ty mnie wysyłasz, to ja będę, daj mi znak, że Ty mnie pobłogosławisz. Ja już siadłam, słuchajcie, na krzesło i nagle nabożeństwo prawie ma się zakończyć, kolekta już została zebrana, a pastor mówi, moi drodzy, a teraz, tak jak Słowo Boże mówi, zbierzemy kolektę na misję dla siostry Marii. I moi drodzy, zebrali kolektę i potem ja jestem już po tym nabożeństwie, następnego dnia dzwoni do mnie kobieta z kościoła i mówi, siostro, ja nie byłam na nabożeństwie, ale ja chcę pobłogosławić Ciebie na misję. Ja nic nie mam, ale Duch Święty mnie tak pobudził, to co mam, to mój złoty pierścionek. Ja chcę Ci tak dać. Ja mówię, siostro, ja nie mogę tego wziąć. Ja mówię, siostro, ja błagam Cię. Ja wiem, że to jest Bóg. Moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, że po wielu latach, kiedy przyjechałam, Bóg poruszył moje serce i pierścionek, który dostałam od mojej mamy, który bardzo dla mnie dużo znaczył na 18 godziny, dałam tej kobiecie, która nadal wiernie służy Bogu i tym, co ostatnio daje na misję. Moi drodzy, misja to jest coś, co nie jest tylko czymś duchowym, ale żebyś Ty mógł pracować, słuchajcie, to Ty potrzebujesz mieć finanse.
moi drodzy, i Kościół zgodnie ze Słowem Bożym też ponosi za to odpowiedzialność. Dlaczego są potrzebne dziesięciny? Dlaczego są potrzebne ofiary, moi drodzy? Amen. Żeby umożliwić pracę Bożym ludziom w Kościele, żeby oni Ciebie wyposażyli, tak, do tej pracy. Ale też, żeby dać im pieniądze na wyjazd. Amen. Moi drodzy,